Podkreślałem, mówiąc z listu Jakuba, podkreślałem, że nie ma w nikim innym zbawienia, w żadnym innym imieniu, jak tylko w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I wiecie, kiedy wróciłem do domu i tak myślałem i rozmyślałem nad tym i to brzmiało gdzieś w moich uszach, w moim sercu, wiecie, że kaznodzieja też mówi sam do siebie. I tak sobie pomyślałem, jeżeli to jest prawda, a to jest prawda, że nie ma w nikim innym, i że zbawienie jest tylko w Chrystusie, i przez osobistą wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, to zobaczcie, jak wielka odpowiedzialność ciąży na tych, którzy poznali Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Aby. Dzielić się, aby mówić, aby świadczyć, bo jest zbawienie tylko w Jezusie Chrystusie. A Paweł pisze w liście do Rzymian: Jak mają uwierzyć, jeśli nie ma tego, który głosi? I często nasze głoszenie, nasze świadectwo jest bardzo proste. Ale może mieć niesamowity, decydujący wpływ na życie drugiego człowieka. Tylko dlatego, że usłyszał z Twoich, z moich ust, że jest Bóg, że Jezus za nas oddał życie, że człowiek powinien pojednać się z Bogiem, dopóki żyje. Bo kiedy odejdzie do wieczności, nie będzie już miał takiej możliwości. Powiem Wam, prawda Boża jest jak młot. Jest potężna. I modlę się, żeby duch Boży, duch święty, dzisiaj dotykał naszych serc, Twojego i mojego. Aby ta prawda brzmiała bardzo mocno w sercu każdego z nas: Chrystus musi być zwiastowany. Wiecie, że dzisiaj jest chyba 504 rocznica reformacji. To jest też ciekawe. Ludzie, którzy szukali Boga. Jak Hus, jak Wycliffe, jak Luther. Tamci przedreformacyjni i ten reformacyjny mieli głodne, pragnące serce Boga i doświadczenia Jego sprawiedliwości w swoim życiu. I Bóg okazał mi łaskę i zatrzęsły się posady. I wielu ludzi mogło zwrócić swój wzrok na Jezusa Chrystusa, w którym jest zbawienie i usprawiedliwienie. Kiedy modliłem się i mówiłem: Boże, co ja dzisiaj mam głosić? Ja już chyba wszystko zborowi powiedziałem. Tak, chcę dzisiaj przypomnieć prawdy, które są fundamentalne dla życia każdego z nas, albo prawdę, która jest fundamentalna dla życia każdego z nas. Kiedyś częściej, dużo częściej Kościół śpiewał, Chrześcijanie się modlili i dziękowali za to, że krew baranka Bożego, krew Jezusa Chrystusa, przelała się na odkupienie z naszych win. Gdzieś to było takie bardzo żywe, takie bardzo mocne w sercach, w życiu Bożego ludu. Dlatego dzisiaj chcę mówić o mocy świętej krwi Jezusa Chrystusa. Chcę, żebyśmy zobaczyli i żebyśmy. Uwielbili Boga, uwielbili Jezusa za Jego przelaną świętą krew na krzyżu, za Twoje i za moje grzechy. Moi drodzy, słowo Boże, list do Hebrajczyków, mówi nam bardzo wyraźnie: dziewiąty rozdział, wiersz 22. Właściwie, według prawa niemal wszystko oczyszcza się krwią. I bez przelania krwi nie ma przebaczenia. Drodzy, zwróćcie uwagę: bez przelania krwi nie ma przebaczenia. Inne miejsce, Rzymian 6,23 mówi: Zapłatą za grzech jest śmierć. Ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A więc, skoro zapłatą za grzech jest śmierć, i bez przelania krwi nie ma przebaczenia. Wiecie, ja już słyszałem tak, że w kościele raczej lepiej nie mówić tak po prostu o krwi, bo to szokuje. Ale prawda, o krwi baranka Bożego, krwi Jezusa Chrystusa jest fundamentalna dla zbawienia człowieka. I bez zwiastowania ofiary, bez zwiastowania tego, co Chrystus dokonał na krzyżu dla, dla Ciebie i dla mnie, to właściwie Ewangelia nie może być właściwie przekazywana. Drodzy, Ewangelia, jak samo słowo wskazuje, jest dobrą, radosną nowiną. Ewangelista Marek, jak zaczyna swoją Ewangelię w pierwszym wierszu, mówi: Ewangelia, która jest dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie. Nie ma innej Ewangelii. Dlatego, że od początku Biblii, do końca Biblii, w centrum Bożego Słowa jest osoba Pana Jezusa Chrystusa i nikt inny. Dlaczego? Dlatego, że to On sam dokonał wykupienia nas z naszych grzechów. Jak mówiliśmy w czwartek, jak mówi Słowo Boże, wszyscy, wszyscy łącznie z najbliższymi Jezusa potrzebowali. Tego odkupienia, które On dokonuje. W, księdze, w drugiej księdze mojżeszowej, w 12 rozdziale czytamy tak od pierwszego wiersza. Wówczas Pan skierował do Mojżesza i Orona w ziemi egipskiej te słowa. Kochani, to jest to, co dzisiaj też słyszeliśmy. To jest ważne, kiedy słyszę słowa Boga, kierowane do mnie i rozumiem, że to Bóg mówi, nie człowiek. Ja wierzę, że i modlę się o to, bo sami nikogo nie potrafimy przekonać, ale wiem jedno: Duch Święty posługuje się słowem, używa słowa, aby trafić do Twojego i do mojego serca. Pan skierował słowo do Mojżesza i do Arona w ziemi egipskiej, w ziemi niewoli, tam gdzie lud Boży Izrael był ciemiężony przez prawie 400 lat. Ten miesiąc będzie dla Was głównym wśród miesięcy. Będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela: W dziesiątym dniu tego miesiąca weźmie sobie każdy, stosownie do swej przynależności rodowej, jednego baranka na rodzinę. Jeśli jakaś rodzina będzie za mała, żeby spożyć całego baranka, niech, to niech połączy się z najbliższą rodziną z sąsiedztwa, kierując się tym, ile kto w stanie jest zjeść. Wasz baranek ma być bez skazy. Powinien być jednorocznym samcem. Wybierzecie go spośród baranów lub spośród koziołków. Będziecie go strzec do czternastego dnia tego miesiąca, a w tym dniu wieczorem w całym zgromadzeniu Izraela baranek każdej rodziny zostanie zabity. Jego krwią. Pomaże się następnie oba odrzwia i nadproże w domach, w których będzie on spożywany. Jego mięso trzeba spożyć tej nocy. Należy je upiec na ogniu. Razem z mięsem należy spożywać prześniki, wraz z gorzkimi ziołami. Nie wolno jeść mięsa na surowo ani ugotowanego w wodzie. Powinno być upieczone na ogniu w całości wraz z głową, odnóżami i tułowiem. Nic z mięsa nie można pozostawić do rana. Cokolwiek pozostanie niezjedzone, należy to spalić w ogniu. Baranka będziecie spożywać gotowi do wyjścia. Szaty upię upięte na biodrach, sandały na nogach i laska w waszym ręku. Macie jeść w pośpiechu, bo to ofiara paschy dla Pana. Tej nocy bowiem przejdę przez Ziemię Egipską i uderzę wszystko, co jest pierworodne, od człowieka po bydło. Dokonam też sądu nad wszystkimi bóstwami Egiptu. Ja Pan. A ta krew będzie znakiem na domach, w których będziecie przybywać, gdy zobaczę tę krew, ominę Was. I nie dotknie was ta niszczy, niszczycielska plaga, którą uderzę ziemię egipską. Drodzy, wydarzenie historyczne. Do dziś święto pasy wśród Żydów jest jednym z trzech najważniejszych świąt. Oczywiście Żydów, którzy nie uznali w Chrystusie Mesjasza. Ale myślę, że ci Mesjańscy także pamiętają o tym, co Bóg dla nich uczynił, wtedy wyprowadzając naród Izraelski z Egiptu. Kiedy czytam tą historię, widzę Boga wkraczającego w sytuację człowieka takiego jak ty i ja. Oto mamy naród, naród Boży, który znalazł się w niewoli, który woła do Boga we dnie i w nocy o ratunek i pomoc. To jest tak, jak słyszeliśmy tutaj świadectwa ludzi, którzy są zniewoleni alkoholem, narkotykami, nikotyną, innymi rzeczami. I kiedy wołasz do Boga szczerze i odwracasz się od grzechu, Bóg okazuje swoją moc, aby cię podnieść i wyprowadzić. Oczywiście, że to nie są jedyne grzechy. Największym grzechem chyba jest niewiara w Jezusa Chrystusa, która jest początkiem wszystkich innych grzechów. Nie nawet cudzołóstwo, nie nawet morderstwo, ale niewiara. Dlatego, że Bóg daje Tobie i mnie Zbawiciela, a my nie chcemy Go uznać w naszym życiu jako Pana i jako Zbawiciela. I zamykamy sobie drogę do zbawienia, do życia wiecznego. A więc byli niewolnikami. Biblia mówi, że oni jęczeli w tej niewoli, oni wołali o ratunek do Boga w tej niewoli. Wtedy Bóg przemówił, w końcu Bóg odpowiedział. Zróbcie tak, jak Wam mówię. Oto przyszedł czas sądu Bożego dla Egiptu. Drodzy, my wszyscy mamy świadomość, że przyjście Pana Jezusa Chrystusa na ziemię, tak jak obiecywał, jest bardzo bliskie. Będzie to czas wybawienia tych, którzy w Niemu zaufali, ale to będzie też czas sądu wobec tych, którzy Go odrzucili. Tak mówi Boże Słowo. Oto Egipcjanie, faraon i wszyscy myśleli: przecież jesteśmy potęgą, nikt nie może nam zagrozić. Oto Bóg przemówił. I oto cała armia Egiptu, całe bogactwo Egiptu, cały spryt i mądrość faraona, jego kapłanów, jego męców, na nic się zdały wobec Boga, który wkroczył w ich historię, aby wybawić naród Boży. Aby wybawić tych, którzy wołali do Boga, dziwny jest sposób ratowania człowieka, i zwróćcie uwagę, drodzy, że bez przelania krwi nie ma wybawienia z naszych grzechów. Tak jak tamta historia jest tylko przykładem, zapowiedzią to, co miało wydarzyć się na Krzyżu Golgoty. Kiedy Chrystus przelał swoją krew za Twoje i za moje grzechy, tak tam naród boży miał być wybawiony poprzez krew. Ta krew była ważna dla Boga. Bóg wyraźnie tutaj mówi do Mojżesza, do Arona: we, do Arona Weźmiecie, zabijecie baranka, zanim go spożyjecie jego krwią, pomarzecie odrzwia od i nadproża Waszych domów. A więc, kiedy ja będę przechodził, mówił Pan. To ja będę widział krew na waszych odrzwiach, i to mi od razu jest taką myślą, czy zastanawiałeś się, że jeżeli nie jesteś obmyty, nie doświadczyłeś mocy oczyszczenia we krwi Jezusa Chrystusa, to pytanie: jak możesz liczyć na to, że będziesz uratowany, kiedy Pan będzie przechodził? Bo teraz jeszcze jest czas. Ale tak jak wtedy Pan postanowił przejść przez Egipt, aby dokonać sądu, tak znowu Pan przyjdzie i przejdzie przez całą ziemię i dokona sądu. I kiedy nie zobaczy krwi w życiu, w Twoim i w moim życiu, w, tej, w tym zaufaniu do krwi przelanej na krzyżu Golgoty, nie możemy się ostać. Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że Bóg wkroczył z niezwykłą konfrontacją. Żyjemy w czasach. Ogromnego duchowego odstępstwa, niemoralności. Drodzy, to co kiedyś ludzie robili pokryjomu, dzisiaj robią naocznie, nie wstydzą się czczą szatana, składają mu ofiary z ludzi i zwierząt, żyją niemoralnie. Nie, wszelkie bariery są złamane i są łamane. Ale to nie znaczy, że tak będzie zawsze. Bo Biblia uczy nas, że tak jak Bóg, który stworzył wszystko, tak każdy z nas musi przed Bogiem odpowiedzieć za swoje życie. Ale Bóg tam dokonał sądów nad tym, w co ludzie wierzyli. Wiecie, że jest ogromny dzisiaj nawrót do pogańskich wierzeń. Wiara w światowida słowiańskiego, słowiańskie bóstwo. Celtycy bogowie, to wszystko na nowo jakby zaczyna wracać, i ludzie się tym fascynują. Kto by kiedyś pomyślał, że będzie, zresztą ta fascynacja jest od, od setek lat, ale to narasta lawinowo. Wiecie, że w ciągu pandemii, tak słyszałem, w Stanach Zjednoczonych 10 razy więcej ludzi zaczęło interesować się praktykami okultystycznymi. Popatrzcie, pandemia, różne sytuacje, ludzie się zastanawiają, co się dzieje, i zamiast iść w kierunku szukania Boga i odpowiedzi, oto pogrążają się w czymś, co w oczach świętego Boga jest zabronione, jest obrzydliwością. Czary, magia, wróżby. Jak można czymś takim brudnym, nieczystym się fascynować, uważać, że to jest niewinna zabawa. Ale Pan mówi tak: Ja jestem Pan. I nie ma innego. Oprócz mnie, nie ma Boga. Pierwsze przykazanie mówi: Ja jestem Pan. I nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I oto Pan wkroczył w życie tego mocarstwa Egiptu, aby ratować ludzi, swój lud, który wołał do Boga o pomoc i o ratunek. Jestem przekonany, że kiedy człowiek woła szczerze do Boga. I prosi o ratunek. Bóg zawsze odpowie i wybawi, tak jak czytaliśmy w psalmie dzisiaj. Wybawi. Bo Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Po to właśnie została przelana krew, abyśmy w tej krwi baranka Bożego położyli ufność i nadzieję na ratunek od gniewu i sądu Boga. Słuchajcie, nie jest napisane, że przez cokolwiek. Innego będą nam przebaczone grzechy. To krew baranka spłaca twoje i moje długi przed obliczem świętego Boga. Ta noc była straszna. Biblia mówi, że kiedy anioł pana przechodził przez Egipt, rozległ się krzyk od domu faraona do krzyku niewolnika. Ludzie myślą tak: biedny będzie zbawiony, bo jest biedny. Ubogi, bo jest ubogi. Nędzasz, bo jest nędzasz. Ale kiedy Pan przechodził przez Egipt, to nie miało znaczenia, czy był bogaty, czy był faraonem, czy był biedakiem, czy był panem, czy sługą. To nie miało znaczenia. Boga interesowała jedna rzecz, czy na jego domu zobaczę krew baranka, który miał zostać zabity. Drodzy, chcę wam coś powiedzieć. Nie tylko Izraelici to usłyszeli, bo Biblia mówi, że z niewoli Egiptu wyszły inne narody razem z Izraelitami. Ja myślę, że oni też to zrobili. Aby uratować swoje życie, uwierzyli słowu Boga. Oto Bóg rozprawił się. Każda plaga, tych 10 plag, każda plaga była rozprawą z bóstwami Egiptu. I okazało się, że kapłani, którzy modlili się do swoich bóstw, czcili te bóstwa, wzywali te bóstwa, te bóstwa były bezużyteczne, nie, nie potrafiły zrobić nic, aby przeciwstawić się temu, co Bóg, w jaki sposób Bóg sądził Egipcjan, syłając plagi. Nie byli w stanie. Nawet czarownicy nie byli w stanie zrobić w pewnym momencie już nic więcej poprzez swoje czary, żeby pokazać, że oni też przecież mają moc. Oto Bóg okazał swój sąd. Nad całym Egiptem, nad bóstwami Egiptu. To, co różniło, to, co czyniło zasadniczą różnicę zachowania od sądu i gniewu, była krew Baranka Paschalnego, o której Bóg powiedział, że powinni go oddzielić, powinni go 14 dnia zabić i tą krwią, i tą krwią pomazać drzwia i nadproża swoich domów. Historia Ludu Bożego Izraela w Egipcie jest historią Twoją i moją. Jest historią naszego odkupienia, naszego zbawienia nie przez coś innego, jak tylko przez krew ofiary. I to musiała być, tak jak ten baranek paschalny nieskazitelna, czysta, doskonała ofiara. Bóg zawsze, zanim dokonuje sądu, okazuje miłosierdzie. I zawsze wzywa człowieka do tego, aby człowiek się opamiętał, odwrócił od swoich grzechów i zaufał Bogu i zaczął czcić Boga. Biblia mówi, że wszyscy potrzebujemy odwrócenia się od naszego własnego ja, od tego, co czcimy, co dla nas jest najważniejsze, aby postawić Boga na pierwszym miejscu w naszym, w naszym życiu. Żydzi mieli co roku pamiętać o tym, co Bóg dokonał wśród nich. W trzeciej mojżeszowej, Słowo Boże mówi tak, gdy życie ciała jest w jego krwi. A ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za duszę, za życie wasze. Gdyż krew dokonuje przebłagania za życie, jeżeli zapłatą za grzech jest śmierć. To znaczy, że musi, powinna, musi być przelana krew. Ale Bóg dał im krew baranka, ofiary zastępczej, która by dokonała tego przebłagania przed obliczem Boga, przynajmniej na jakiś czas zakryłaby ich grzechy. Moi drodzy, oto Bóg dał nam ludziom już nie zwierzę na ofiarę. Ten czas dawno minął, dwa tysiące ponad już temu, kiedy składano jeszcze ofiary za grzechy według prawa Bożego. Ale od momentu, kiedy Chrystus, czysty, doskonały baranek, przyszedł na tą ziemię i na krzyżu Golgoty oddał swoje życie, i tam lała się krew z jego ciała. Biblia mówi, że ta krew. Dokonała naszego odkupienia z naszych win i z naszych grzechów. Nic innego nie było w stanie zadowolić Boga. Bo Bóg jest święty. Bóg jest sprawiedliwy. I grzech, i grzesznik muszą zostać ukarani. Ale ta zarazem sprawiedliwość Boga i Jego świętość połączona jest z Jego ogromną miłością, i On swojej miłości dał w zastępstwie, jako baranka swojego jedynego, jednorodzonego syna na krzyż. Haleluja. Drodzy, to jest niesamowite, że Bóg chce, żebyśmy to zobaczyli, że w nikim innym, w niczym innym, jak tylko przez krew, Ty i ja możemy ocalić nasze życie i możemy być zbawionymi ludźmi. Przez krew. Już nie zwierzęcia, ale przez krew baranka, którym jest Pan nasz Jezus Chrystus. Czyż Jan chrzciciel, który był głosem, heroldem przed nadchodzącym królem królów i Panem, Panów Jezusem, czyż nie wołał? Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Oto baranek Boży. Oto Bóg ich wyprowadził drodzy. Poprowadził Pan ich nad wodę, nad Morze Czerwone. I później przez to morze ich przeprowadził. I my wszyscy doskonale wiemy, że to Morze Czerwone, tak mówi list do Koryntian, było zapowiedzią, obrazem chrztu wiary. Pierwszy człowiek musi uwierzyć, musi doświadczyć mocy krwi Baranka Bożego Jezusa, która oczyści go z wszelkiego grzechu, zaufać temu, a później dopiero może wejść do wody. Aby wyznać w chrzcie wiary, że Jezus jest Jego Panem i Zbawicielem. Dlatego Marek mówi: Kto uwierzy, ochrzczony zostanie, zbawiony będzie. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Oto nie możemy i, i nie można nic dla naszego zbawienia uczynić za kogoś. Ja nie mogę za Ciebie nic zrobić, nie mogę pokutować za Ciebie, nie mogę wierzyć za Ciebie. Nie mam żadnych zasług. Przed Bogiem, żeby liczyły się na Twoje konto. Oczywiście takim Biblia nie mówi. Ale jest jeden, którego krew przelana na krzyżu wystarczy. Amen. Zupełnie zadowoli świętego Boga, jest zupełnie satysfakcjonująca dla Bożej sprawiedliwości, bo oto Bóg sam w swojej miłości swojego jedynego Syna oddał na śmierć, aby ułaskawić Ciebie i mnie. Abyśmy mogli być uratowani. Popatrzcie, sprawa krwi baranka jest sprawą wieczną, jest tak ważna, że kiedy już wszystko inne przeminie, drodzy, i będziemy przed obliczem Boga, tam wykupieni, wybawieni. Ci, którzy doświadczyli, co to znaczy, że moje grzechy są obmyte świętą krwią Jezusa, On, my mamy tego świadomość dzisiaj. Ale ta świadomość będzie towarzyszyć nam na wieki. I widziałem, pisze Jan, kiedy ma objawienie nieba, i widziałem stojącego baranka jakby zabitego. Upadły przed barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców i zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć, jej, zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi temu który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków popatrzcie my dzisiaj wielbimy Pana kiedy doświadczyłeś jego łaski wiesz że gdyby nie ta krew, gdyby nie ofiara Chrystusa na krzyżu, nie mógłbyś być zbawiony. Czasami ludzie mówią: Tak, ty możesz przyjść przed oblicze Boga, możesz być z Bogiem więcej uczynków dobrych, więcej modlitw, więcej ofiar. Dawaj, Bóg okaże Ci łaskę, ale powiem Wam ani więcej uczynków, ani więcej ofiar, ani cokolwiek. Nie jest w stanie zadowolić Boga, który jest świętym, jak tylko krew Jego syna Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie ma jej, nie masz tej świadomości, nie doświadczyłeś, co to znaczy, i nie masz takiej wiary, ufności, że ta krew spłaciła wszystkie Twoje winy i długi przed obliczem Boga, to znaczy, że jeszcze nie doświadczyłeś jej w swoim życiu i nie ma na odrzwiach Twojego serca tej krwi, która chroni nas przed słusznym gniewem Boga. Bóg nie żąda krwi twojej i mojej. Bóg oddał swojego syna, który przelał krew, aby okazać Tobie i mnie łaskę, aby nas wyprowadzić z naszych grzechów. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia, drodzy. Zastanawiałeś się, zastanawialiśmy się kiedyś poważnie nad Bożym gniewem i sądem? Czasami ludzie mówią, przecież Bóg, który jest miłością, no przecież on nie może tak zrobić. Ale Słowo Boże mówi, ostrzega nas bardzo wyraźnie, jeśli kto nie uwierzy, jeśli ktoś nie zaufa Chrystusowi, w to, co on uczynił na krzyżu dla ciebie i dla mnie, ten nie może być uratowany. Oto wzgardziliśmy zbawicielem i jego przelaną krwią. Teraz jest czas łaski. Teraz jest czas, kiedy Bóg wzywa każdego człowieka, aby się opamiętał. Ta krew baranka Bożego, Jezusa, została przelana raz na zawsze. I drodzy, kilka wersetów Bożego Słowa: jak droga, jak ważna w oczach Boga jest Jego święta krew. Chciałbym, żebyśmy to. Przypomnieli sobie i Bogu na koniec oddali chwałę, i aby jeśli masz wiarę, podzięk abyśmy podziękowali. Panie, dziękuję Ci, że ta krew przelała się za moje grzechy. Czytamy tak w liście do hebrajczyków 9, 13, 14. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych, o ileż bardziej krew Chrystusa który ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze. A inne miejsce, pierwszy Lizjana, Pierwszy Rozdział, mówi: Tak, krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Popatrzcie, Biblia wyraźnie mówi, co oczyszcza człowieka z grzechu. Nie nasze uczynki, nie nasze dary. Oczyszcza krew baranka Bożego Jezusa Chrystusa. Tylko ta krew. Wiecie, straszną rzeczą jest pokładać nadzieję na swoje zbawienie w swoich własnych wysiłkach usprawiedliwienia samego siebie, pokazania próbowania przyjście przed oblicze Boże i powiedzieć Boże, przecież widzisz, że nie jestem taki zły. Drodzy, kiedy Jezus przyjdzie, kiedy przyjdzie Boże światło na życie każdego z nas, i wtedy nie będzie żadnych ust, żadnych Wszystkie usta zamilkną, ludzie będą porażeni brudem i nieczystością w swoim życiu, chociaż myśleli, że są super dobrymi ludźmi. Przed Bogiem usprawiedliwienie jest przez to, co dokonał Chrystus, przez Jego ofiarę i przez Jego przelaną świętą krew na krzyżu krew, Kozłów, wołów do czasu przykrywała grzechy Izraela, aż przyszedł doskonały baranek. Raz złożył doskonałą ofiarę na krzyżu. Ta ofiara nie jest powtarzana i nie musi być powtarzana. Ona jest doskonała przed Bogiem. I ona nas oczyszcza. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas. Wiecie, to słowo oczyszcza, jest użyte też na oznaczenie oczyszczony. Yy, Człowiek z trądu, tak jak namman, czy, czy w ogóle o, to samo słowo oczyszcza, jest przeniesione do uzdrowienia, oczyszczenia człowieka, który jest trędowaty. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś człowieka trędowatego. Ja sobie w, w, spróbowałem odnaleźć na temat trądu i, i wiecie, okropny widok ludzi, którzy są trędowaci. Bez uszu, bez oczu, bez nosa, bez kawałka rąk. Wszędzie. Jak rak zjedzone ciało przez trąb. Ale kiedy trendowaci przychodzili do Jezusa, taki jeden się pojawił, Marek o tym pisze na początku, mówi, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I tam jest takie piękne słowo, i ulitował się Jezus. Ulitował się Jezus i mówi: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony. I wiecie, to słowo oczyszczone oznacza, że jego ciało wróciło do pełnego zdrowia: ani śladu, trądu, niczego, czysty. Oto Bóg mówi, że krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czyli kiedy wyznają mój grzech, kiedy proszę Boga o przebaczenie, bo wiem, że nawaliłem. Ta krew mnie oczyszcza, tak jakby go nigdy nie było. Jesteś czysty bez zmazy i skazy. Amen. Cudowna krew Jezusa. Oczyszcza nas. Oczywiście, że to nie jest przyzwoleniem do grzeszenia, ale tym bardziej to nas mobilizuje do tego, abyśmy nasze życie prowadzili w czystości przed Bogiem. A więc oczyszcza. Nic innego nie oczyszcza. Żadna woda, tylko krew baranka Bożego. Dalej jest napisane, że ona nas wykupiła. Piotr pisze tak: zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. To słowo oznacza, że został zapłacony okup i zostałem wykupiony z niewoli grzechu. Z którym nie mogłem sobie poradzić, z którym ty nie mogłeś sobie poradzić. Oto Bóg oddając swojego syna na krzyż na śmierć, w swoim synu, w jego synu został spłacony i złożony okup przed oblicze Boga. Wykupiła nas. To słowo oznacza właśnie wykupić, za coś, od czegoś uwolnić. Także wszystkie nasze długi zostały spłacone przez tą krew. Nie jesteś dłużnikiem już. Drodzy, ta krew uwalnia nas, wyzwoliła nas, obmywa nas wszelkiego grzechu. Mówi nam objawienie Jana 1.5, który wyzwolił, czy też obmył nas z grzechów naszych przez krew swoją. Ale jest takie też wielka prawda. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, to kiedy Biblia mówi do świątyni, ma na myśli miejsce najświętsze: przed tron łaski, przed oblicze samego Boga. Przez całe wieki to było zamknięte, oddzielone miejsce najświętsze kotarą od miejsca świętego. Oprócz kapłanów, do miejsca świętego nie miał prawa nikt z ludzi wejść. Nawet z ludu Bożego, z Izraela. Do tego najświętszego raz do roku musiał, mógł wejść arcykapłan i to z krwią. Za grzech swój i za grzech swojego narodu. I on tą krwią kropił skrzynię przymierza. I tam było wieko, które nazywało się ubłagalnią. I ta krew, która kropiła się na to wieko, sprawiała, że Bóg okazywał miłosierdzie i przebaczał grzechy i arcykapłanowi i Izraelowi. Ale obecnie Chrystus z własną krwią wstąpił do nieba. Do najświętszego miejsca. Wiecie, że tam w niebie jest przybytek, świątynia. Tam zostało to wszystko pokazane przed Bogiem i ta krew przelana. I wiecie, kiedy Chrystus umierał na krzyżu, zasłona świątyni rozdarła się na dwoje. Z góry na dół potężna, gruba zasłona. Oto zostało otworzone dojście przed tron łaski. Wiecie dla kogo? Dla każdego grzesznika, których się chce upamiętać i pojednać z Bogiem, bez wyjątku. I nie ma tam żadnego pośrednika między człowiekiem, który chce przyjść przed tron łaski, żadnego ludzkiego. Ale jest ten niebiański Jezus Chrystus. Amen. Amen. Już nie musisz prosić kogoś, o to Bóg daje, otworzył drzwi przez Krew baranka, krew Jezusa, zasłona rozdarła się i mamy prawo, mamy ufność tą, przez tą krew wstąpić przez sam tron łaski Bożej. Hebrajczyków 4:16 nam wyraźnie tutaj coś o tym mówi, żebyśmy z ufną odwagą przystąpili do tronu łaski. Tak jak ten dziesiąty rozdział, który, który cytowałem. Czytamy tak w czwartym rozdziale Listu do Hebrajczyków od czternastego wiersza. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznawanych przez nas prawd. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim podobnie jak my z wyjątkiem grzechu. Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, Abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. Halleluja. Wiecie, co daje nam odwagę, aby przyjść do tronu świętego Boga? Właśnie przelana krew baranka Bożego Jezusa Chrystusa. Tak jak arcykapłan musiał wejść do miejsca najświętszego z kryją ofiary. Tak każdy z nas, który chce doświadczyć łaski, przebaczenia, oczyszczenia, wyzwolenia. Musimy pierwsze zaufać, to, że Chrystus oddał życie za nas, jego krew przelała się, aby nas obmyć, oczyścić, abyśmy byli gotowi stanąć przed tronem Boga. Nic tam nieczystego nie wejdzie. Nic. Kto kłamie, kto żyje niegodnie, nic tam nieczystego nie wyjdzie. Nie wejdzie. Ale kiedy ty i ja doświadczamy obmycia, oczyszczenia, wykupienia, wiem, że zostałem wykupiony i to jest niezwykle ważne. Ta krew dokonuje przebłagania, sprawia, że Bóg przebacza nam, usuwa wszelki grzech, wszelką nieprawość z naszego życia, abyśmy służyli Bogu w czystości serca i sumienia. Moi drodzy, gdzie tu jest miejsce dla chluby człowieka? Jest tu jakieś miejsce dla Twojej i mojej chluby? Mogę tylko powiedzieć, Boże, dzięki Ci za doskonałego baranka i za cudowną krew przelaną na krzyżu za mnie, za moje grzechy. Moja ufność i nasza ufność nie jest w nas, w tym co my zrobimy dla Boga. Nasza ufność jest w tym, co Bóg dla nas zrobił w Chrystusie Jezusie. Hallelujah. Dlatego każdy człowiek bogaty czy biedny, wykształcony czy nie, może po prostu przyjść do Boga takim, jakim jest. Nie musisz nic poprawiać z tym wyjątkiem, że musisz chcieć po zmiany w swoim życiu, żeby Bóg ci przebaczył, że chcesz mieć życie wieczne, że chcesz się odwrócić od grzechów, którym zdajesz sobie sprawę jest uwikłane Twoje życie. Ta krew w liście do Efezjan jest napisane, sprawiła, że przez nią staliśmy się bliskimi Bogu. Ta krew to sprawiła. Nic innego. Wiecie, apostoł Paweł napisał tak, choćbym całe mienie rozdał ubogim, nic mi to nie pomoże. Choćbym ciało swoje wydał na spalenie, nic mi to nie pomoże. Ludzie szukają usprawiedliwienia przez różne rzeczy. Umartwianie, hojność, ale jeżeli tam nie jest obecny Chrystus, Twoje zaufanie w tym, co Chrystus na krzyżu dokonał, nie możesz być zbawiony. Nie możesz być pojednany z Bogiem, bo Bóg dał tylko jedno źródło przebłagania, oczyszczenia, wykupienia, które jest we krwi Jezusa Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy temu zaufali. Jest taka historia taka historia w, ży, w, w, w życiu Izraela. Pamiętacie, kiedy Izrael chodzi wokół Jerycha. I tam jest kobieta, która no, nie jest godna, czy nie była godna, może tak, nie była godna, ale miała jedną wspaniałą cechę, jedną rzecz. To była nierządnica. Ale ona zapragnęła Boga żywego. Ona zapragnęła odwrócić się od tego, co robiła w swoim życiu. Ukryła przez wiarę wywiadowców Izraela. I ona mówiła: Ja wiem, że Bóg wyda to miasto w wasze ręce, ale chcę, żebyście uratowali mnie, uratowali moich bliskich, moją rodzinę. Ona ich uratowała i oczekiwała pomocy. I oni dali jej obietnicę. I mówią taką rzecz. Ten sznur, po którym oni zeszli z jej okna na murze obronnym, był czerwonego koloru. Tak? Tam jest napisane wyraźnie czerwony sznur, nie? Mówi: "Ten sznur ma tam zostać, bo kiedy my ruszymy i zdobędziemy to miasto, będzie to ten sznur wyraźną znakiem, że tam mieszkasz i nikt z Izraelitów nie wejdzie, aby zabić ciebie, twoją rodzinę i dokonać sądu." Popatrzcie, co za piękny obraz. Oto mury runęły. Jestem, jestem ciekaw, chciałbym to widzieć, jak to wyglądało, kiedy te mury to były potężne mury kiedyś spróbowałem to zmierzyć. Jak wielkie, jak potężne to było, one runęły nie do środka, na zewnątrz podobno. Na zewnątrz runęły. Izraelici weszli, a ten fragment musiał zostać z tą czerwoną nicią. Czyż nie przypomina ta czerwona nić, krwi Baranka Bożego Jezusa Chrystusa, której Ty i ja zaufaliśmy i położyliśmy w Nim nadzieję i Bóg widząc krew mówi, ja już nie będę sądził, dlatego że już sąd został wykonany na moim synu, a on zaufał i ja widzę tą krew. Jeszcze jedno ciekawe wydarzenie z plemienia ludzi w Afryce, którzy chronili swoje małe pisklaki kurczęta przed jastrzębiami. Odkryli ciekawą rzecz, kiedy taki kurczak miał przyczepioną do nóżki czerwoną stążeczkę, jasczom nigdy takiego kurczaka nie porywał. Porywał wszystkie obok, ale te, które miały tą czerwoną stążeczkę, nie porywał. Nie wiem, czy go coś raziło w, tym, w tej czerwieni czy nie. Oczywiście jest to, jest to pewien obraz i pewien przykład. Drodzy, nasze sumienie może być uspokojone, kiedy zaufasz, że krew Jezusa obmywa cię z wszelkiego grzechu. Do tego potrzebna jest wiara. Ta moc oczyszczenia, uwolnienia we krwi Jezusa nie działa automatycznie. Bóg oczekuje, że zaufamy, że ta krew wystarczy, obmywa, oczyszcza i jesteś wolny i oczyszczony. Amen. Biblia mówi, że ta krew jest skuteczna przez wiarę. Ty i ja musimy okazać Zaufanie i wiarę w tą krew. Krew Jezusa Chrystusa przelaną na krzyżu. Nic nie muszę to dawać, Muszę tylko przyjść całym sercem do Boga i być gotowym, aby Jemu się podobać, a Jego krew obmywa nas i oczyszcza nas. Tak więc, moje sumienie, mieliście wyrzuty sumienia? To nie miał, niech nie podnosi ręce, bo będę wiedział, że kłamiesz. Ale kiedy przychodzisz pod krzyż, kiedy wyznajesz szczerze grzech, odwracasz się, przychodzi pokój i ta świadomość. Wiecie, że diabeł próbuje nas ciągle oskarżać. To źle, tamto źle, tamto. Ale patrz na krew, która obmywa, oczyszcza i sprawia, że twoje i moje sumienie. Może być pełne Bożego pokoju. Ale kiedy nie będę ufał w tej krwi, że ona mnie oczyszcza, uświęca, usprawiedliwia w oczach Boga, to będę ciągle rozdarty. Dlatego w objawieniu jest napisane, że diabeł, między innymi przez nas, wierzących, jest pokonany przez nasze zaufanie we krwi baranka Bożego Jezusa Chrystusa. Oni zwyciężyli go, tam tak jest napisane przez krew baranka, przez słowo świadectwa swojego. I przez to, że nie umiłowali swojego życia aż na śmierć. Moje sumienie potrzebuje mieć świadomość, że krew Jezusa wystarczy, aby obmyć mnie z najgorszych grzechów. Amen? Z najgorszych grzechów. Dlatego wiecie, mordercy, taki jak Saul Starsu, który był bluźniercą, mordercą, został całkowicie oczyszczony, obmyty. Pojednany z Bogiem i stał się wielkim zwolennikiem Chrystusa, co przypłacił, później oddając życie za Chrystusa. Ta krew to czyni. Ta krew zadowala Boga, nie tylko moje sumienie, ale zadowala Boga. I ta krew jest potężnym orężem, kiedy wierzę, aby sprzeciwić się diabłu, aby dać mu odpór, kiedy on mnie oskarża i ciągle mi przypomina: A ty i ja wyznawaliśmy grzech, prosiliśmy o oczyszczenie. I Bóg mówi: te, Teraz ufaj, że moja krew właśnie to czyni, bo ma moc. Bo ona jest święta, sprawiedliwa w oczach Boga, i ona ciebie czyni świętym, obmytym i sprawiedliwym w oczach Boga. Właśnie ta krew. Drodzy, chciałbym, żebyśmy Bogu dziękowali. Nie wiem, czy położyłeś już swoją ufność w tej krwi. Może ciągle myślisz, że coś jeszcze zrobisz i lepiej wypadniesz przed Bogiem. Lepiej po prostu przyjść takim, jakim jesteś. Z porażkami, ze słabościami, z grzechem. I wyznaj je przed Bogiem. I poproś Jezusa, aby cię obmył w swojej świętej krwi, aby ci przebaczył. I zaufaj, że jeżeli robisz to szczerze, on to właśnie uczyni w twoim życiu. Nie tylko on cię oczyści. Biblia mówi tym, którzy go przyjmują prosto, przez zaufanie, przez wiarę. On daje moc, aby się stali bożymi dziećmi. On przemienia nasze wnętrze. To jest dlatego, wiecie, naj, czasami najwięksi grzesznicy, recydywiści nagle mają serce baranka przemienieni od wewnątrz. A tej przemiany może dokonać tylko Bóg i dokonuje Bóg. Tym, którzy go przyjęli, daje moc. Aby się stali Bożymi dziećmi. Pomyśl przez chwilę o sobie. Może potrzebujesz dzisiaj zaufać, po prostu powiedzieć: Panie, nie chcę się już szamotać, ale chcę odpocząć w tym zaufaniu, że Twoja święta krew obmyła mnie raz na zawsze. Tak jakby nigdy, jakbym nigdy więcej czegoś takiego nie uczynił. Nigdy przedtem. Przyjdźmy z ufnością i z wiarą. Do tej krwi, cudownej krwi Jezusa. Powstańmy, drodzy, aby się modlić. Czy jesteśmy gotowi uwielbić baranka Bożego Jezusa Chrystusa za Jego świętą, przelaną krew? Drodzy, to właśnie ona oddziela nas dla Boga, ona nas jedna z Bogiem, ona sprawia, że z człowieka oddalonego, lata świetne od Boga, stałeś się Dzieckiem Bożym przez tą krew. Przez tą krew. A jeżeli nie jesteś pojednany z Bogiem, zapraszam Cię, zachęcam Cię, zrób to jak najszybciej. Jeśli nie rozumiesz tego, co dzisiaj słyszysz, ale coś tam, to idź, weź Biblię i zacznij czytać, i mówić Boże, przemów do mnie. Tak jak słyszeliśmy od początku tego zgromadzenia, i Bóg do Ciebie przemówi przez swoje słowo. Bo Bóg daje się znaleźć tym, którzy Go szukają, którzy Go szczerze szukają. Będziesz go słyszał, będziesz go doświadczał. Panie, dziękujemy Ci i dziękuję Ci za moc Twojej świętej krwi w moim życiu. Dziękuję Ci, że ta krew sprawiła, że stałem się Twoim dzieckiem. Dziękuję Ci, że ona mnie obmyła z wszelkiego grzechu, uwolniła mnie od mocy diabła, od wszelkiej nieprawości. I dziękuję Ci, że ona ciągle, ciągle kropi się na moje oczyszczenie. A Ty powiedziałeś: Błogosławieni, szczęśliwi ci, którzy piorą szaty swoje we krwi, baranka. Panie, daj, abyśmy byli gotowi w każdej chwili, obmycie, oczyszczeni. Panie, chcemy ufać tej mocy, cudownej mocy krwi baranka Bożego wobec oskarżeń przeciwnika. Chcemy się Mu sprzeciwiać i chodzić w Twoim pokoju, Panie. Tej ufnej odwadze przystępować do tronu łaski Twojej, aby być błogosławionymi przez Ciebie. Niech Twoja wola wykonuje się w życiu każdego z nas. Ogłaszamy dzisiaj zwycięstwo Twojej krwi w naszym życiu. Panie, wyznajemy, że tylko przez tą krew możemy być pojednani i zbawieni, to ona dokonała odkupienia. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Panie.